Nikt nie spodziewał się aż tak poważnej sytuacji. Wielu z nas utknęło w domu, zastanawiając się co ze sobą począć. Wielu przekonało się, że nawet gry wideo potrafią być nudne i męczące. Potrzebujecie nowych wrażeń? W dzisiejszym odcinku zebrałem dla Was listę 10 gadżetów, które pomogą Wam zwalczyć nudę podczas kwarantanny. Linki do wszystkich produktów znajdziecie w opisie pod tym filmem. Numer 10 pewne każdy z Was widział pistolet na gumki recepturki. Jeśli nie, link zamieszczam w opisie. Ale miniaturowa kusza, w której zabełty służą wykałaczki to zupełnie nowy poziom rozrywki. Kusza potrafi przebić jabłko, karton, a nawet cienką blaszkę, więc zdecydowanie powinny z niej korzystać tylko osoby pełnoletnie. Możecie ją znaleźć na Allegro, jednak sprzedawca oferuje ostatnie 8 sztuk, więc jeśli chcecie mieć kuszę już za kilka dni to musicie się pośpieszyć. W przeciwnym razie pozostaje wam AliExpress i miesiąc czekania. Numer 9 Znacie te frustracje, kiedy nie możecie gdzieś przyczepić klocka Lego? Ta giętka, samoprzylepna klocko taśma zapewni wam tysiące nowych pomysłów na zabawę. Taśmę możecie dowolnie zginać, ciąć na mniejsze kawałki i przyklejać do każdej powierzchni. Klocko taśma jest wielokrotnego użytku, więc możecie ją odklejać i przyklejać ponownie, wykonana z bezpiecznego silikonu i kompatybilna z klockami LEGO oraz wszelakimi podróbkami. Numer 8. Brakuje wam już filmów do oglądania? Macie wrażenie, że obejrzeliście już wszystko? Zainspirujcie się tym zdrapywanym plakatem, zawierającym 100 starannie wyselekcjonowanych hitów filmowych, które koniecznie musicie zobaczyć. Znajdziecie na nim propozycje polskie, jak i zagraniczne, klasyki oraz najnowsze produkcje oscarowe. Podobnie jak w przypadku mapy zdrapki, do której link również zamieszczam w opisie, tutaj zdrapujecie filmy, które już obejrzeliście, stopniowo odsłaniając ich okładki. Numer 7. Napilibyście się świeżego piwka, ale według policji piwo nie jest produktem pierwszej potrzeby i za wyjście po nie wlepie mandaty? Naważcie piwa sami w domu. Nalegro znajdziecie specjalny zestaw piwowarski, na który Składają się wszystkie niezbędne elementy do produkcji wysokiej jakości piwa w domu. Pomijając już samo picie alkoholu, zabawa w piwnego Heisenberga na pewno urozmaici Wam czas. Numer 6. Kojarzycie te mega satysfakcjonujące filmy na YouTubie ze ścigającymi się kulkami? Od teraz możecie stworzyć taki tor, zjeżdżalnie, kolejkę górską dla kulek samodzielnie. Na Legro znajdziecie zarówno kolorowe tory dla dzieci, jak i eleganckie, zaawansowane tory dla dorosłych. Nie zapomnijcie tylko tego nagrać i wstawić na YouTuba. Miliony wyświetleń gwarantowane. Numer 5. Wykorzystajcie fakt, że siedzicie w domu i, i tak nie możecie spotykać się ze znajomymi i nauczcie się czegoś nowego. Na przykład gry na gitarze. Chord Buddy, jak się reklamuje, to najlepszy na świecie system do nauki gry na tym instrumencie. Jego najważniejsza część to specjalna nakładka na gitarę, która szybko i bezboleśnie nauczy was najważniejszych gitarowych chwytów, sprawiając, że po powrocie do szkoły będziecie atrakcją na każdym klasowym ognisku i każdej wycieczce szkolnej. Número 4. Pindalu to wyjątkowa gra zręcznościowa, która daje co najmniej tyle satysfakcji, ile dawało Water Bottle Challenge. Waszym zadaniem jest tutaj wprawienie jednej lub więcej piłeczek w taki ruch, aby wyskakiwały z jednej strony pojemnika i wpadały do drugiej, tworząc coś w rodzaju pętli. Numer 3. Zgadnij kto to edycja polscy youtuberzy. Tej gry, co prawda, nie kupicie w internecie, ale z łatwością zrobicie ją sami z oryginału tej kultowej gry, zastępując oryginalne obrazki zdjęciami swoich Ulubionych youtuberów, ewentualnie aktorów czy piosenkarzy, i wkładając je do ramki. W Google Grafika wpiszcie Guess Who Game Template, a wyskoczy Wam specjalny szablon do naniesienia zdjęć i wydrukowania. Numer 2 nie możecie zaprosić do domu znajomych, ale możecie sprawić, aby na waszym oknie zagościły ptaki, a może nawet wiewiórki. Ten przezroczysty karmnik dla ptaków za pomocą przessawek przyklejacie od zewnątrz na swoje własne okno, dając wam okazję do obserwacji tych stworzeń z bardzo bliska oraz ciekawych fotek na Instagram. Numer jeden. Nic tak nie motywuje do podjadania, jak bezczynność w czasie kwarantanny. Jeśli za miesiąc czy kilka miesięcy, bo nie wiadomo ile to wszystko potrwa, nie chcecie Wyjść grubsi o 10 kg, przynajmniej uczyńcie to całe podjadanie małym wyzwaniem. Z pewnością pomoże Wam w tym ta oto wyciągarka do słodyczy, inspirowana kultowymi automatami. Chcecie cukierka albo lizaka? Najpierw potróćcie się trochę, próbując nakierować na nie metalowe szpony. Okej, okay, tym słodkim jak zemsta na hałasujących sąsiadach akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, że linki do wszystkich produktów, które wam dzisiaj pokazałem znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wpadnijcie jeszcze na mój prywatny Instagram, Życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów oraz inne kanały na YouTube, Chiński Ekspres z gadżetami oraz Polish Sausage z animacjami. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnym odcinku, cześć!